Dnia 2-3 kwietnia odbyły się trzecie charytatywne zawody pływackie Masters Pływam Dla. W tym roku pomagaliśmy Bruno i Agnieszce. Rok temu startowało nas 166, a w tym roku na listach startowych pojawiło się 188 osób, czyli z roku na rok jest nas więcej. Kolejny raz udało mi się przekonać pana dyrektora Jerzego Sawickiego do tego, aby jak co roku był współorganizatorem zawodów i użyczył nam bezpłatnie pływalni. Stowarzyszenie Pływackie Swimmers i Ośrodek Sportu i Rekreacji Warszawa Włochy jest organizatorem trzecich charytatywnych zawodów pływackich Masters Pływam Dla. Nasze zawody nie odbyłyby się bez partnerów i sponsorów. Głównym partnerem był program Lider Animator Obudź Swoje Ciało Coca-Cola, który pomógł nam sfinansować zakup medali, które otrzymali wszyscy zawodnicy, partnerzy, sponsorzy oraz sędziowie, którzy pracowali za darmo. Kolejnym partnerem był Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki, który użyczył nam bezpłatnie tablic startowych, co przy organizacji zawodów jest bardzo dużą pomocą. Czas na przedstawienie sponsorów zawodów, dzięki którym mogliśmy rozlosować nagrody dla Was, a wartość tych nagród w tym roku przekroczyła 15 tysięcy złotych. Głównymi sponsorami była firma Hurom Polska, która ufundowała dwie wyciskarki do soków i warzyw, oraz firma Spa Afrodyta z Ośna Lubuskiego, która ufundowała wyjazd do spa na weekend dla dwóch osób. W tym roku sponsorem 50 metrów stylem dowolnym była firma GoToSwim, dystrybutor firmy Swim X-Win oraz Akron. Pozostałe cenne nagrody były ufundowane przez Decathlon, Spa4U, Hard Rock Cafe Warsaw, Rossmann, Travel Time, B&B Hotels, Serwis Narciarski Snowboard and Ski, Love Financial, Bowling and Billard Club, Roadbike, Techmet, Victoria Lex, Kancelaria Prawno-Finansowa, Smile Swim, Academy of Hasten, Harmony Life Aqua Cycling. Na sam koniec chciałbym wszystkim podziękować za wsparcie tego projektu, współorganizatorowi, partnerom, sponsorom, uczestnikom, sędziom, kibicom oraz wszystkim, którzy pomogli w organizacji tych zawodów. Wasza pomoc była nieoceniona, a Bruno i Agnieszka na pewno to odczują. I myślę, że za rok znowu się spotkamy i będziemy dalej pomagać innym dzieciom. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję.